Cześć. Wiecie co? Szukam właśnie kluczyków. Gdzieś, nie wiem, czy mi wypadły, czy rzuciłem i nie pamiętam. W tym ferworze całej pracy sobotniej po prostu zgubiłem kluczyki do busa. Nie wierzę. No po prostu... Tak to ja, Maciej. Ten, który sobie utrudnia najbardziej życie. Nie wiem, kręcę się po całym podwórku i chodzę mniej więcej po moich śladach w nadziei, że może jednak gdzieś leżą te kluczyki. No mam zaćmę po prostu, nie wiem czy tak czasami macie, no nie pamiętam momentu, żebym ja je odkładał. Znaczy tak mi się wydaje, że pamiętam, ale teraz ja już nie wiem czy ja to pamiętam, czy ja sobie to wymyśliłem. Zaćma, po prostu zaćma, miałem je w kieszeni, na wieczór szukam kluczyków, nie ma, nie? Nawet nie wiem co powiedzieć, po prostu jakaś totalna masakra. Jak można być taką sierotą, Macieju? Może to już ta demencja starcza? Nie wiem, 41 stuknęło. Chyba coś kurde w tym jest. No i tak, placu mam do przeszukania dosyć dużo, bo w sobotę po prostu krążyłem wszędzie. Jak to przy sobocie, zawsze coś jest do zrobienia, gdzieś tu się kręcę, tam, tu coś podetnę, tam coś tego. No i tak. Najgorsze jest to, że na niedzielę miałem zaplanowany wyjazd busem. I muszę jechać busem, żeby tą rzecz zabrać. Co? To jeszcze wam nie powiem, bo to na razie niespodzianka. Nowy sprzęt, powiem wam tylko tyle. Nowy sprzęt na gospodarstwo takiej wielkości, że do osobówki nie wejdzie. Do później. No, a żeby dopełnić już obraz tej całej tragedii mojej, to jak poszedłem po zapasowe w miejscu, gdzie przeważnie trzymam zapasowe kluczyki, czy do domu, czy do jednego auta, do drugiego, to wszystkie zapasowe klucze były poza kluczami do busa. Nawet nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek je stamtąd brałem, a święcie byłem przekonany, że tam są. Tak jak zresztą wszystkie. Więc mam teraz uziemiony bus. No i co? Jest dzisiaj środa i ja mam czas do soboty, żeby znaleźć te kluczyki. Aż mi się nawet nie chce gadać o tym, drodzy widzowie. No po prostu... Po co ma być dobrze, jak może być źle, nie? To tak u Macieja. Tu wam pokażę oznaki wiosny. Jak co roku wam pokazuję te oznaki wiosny i od razu mówię, nie jest to forsycja. Nie zadaję zagadki, bo myślę, że wiecie co to jest, ale jak wiecie, napiszcie w komentarzach. Tak to wygląda, taki krzaczek. On ma takie te świeże te, jakby z tamtego roku ma czerwone te przyrosty. I to jest owocowe, podpowiem. Owocowe drzewko. A wiosenkę już widać. Pierwsze zielone listki, jakie zauważyłem w tym roku. To akurat na jagodzie kamczackiej jest ich tu kilka. I one właśnie jako pierwsze rozwijają liście. U nas cały tydzień ma być w granicach 15-16 stopni, więc myślę, że mocno się do soboty rozwiną. Nie wiem, czy tak macie, ale ja mam wrażenie, że ta myśl, gdzie ja położyłem te kluczyki, jest po prostu na samym końcu głowy i jest tak niewiele, żeby tą myśl dorwać, ale nie mogę się do niej dostać. To jest masakra jakaś. Tutaj w sobotę obcinałem to drzewo i gdzieś tutaj się kręciłem. Ale no właśnie. No właśnie, znajdź tu kluczyki. A ta myśl po prostu jest jakby na wyciągnięcie ręki. Tam gdzieś o tu z tyłu głowy. Macie tak jak się, to jest tak jak się czasami coś człowiek próbuje sobie przypomnieć i już prawie, a nie może tego znaleźć. No i właśnie ja tak mam z tymi kluczykami.
takie mam wrażenie, że ja je gdzieś położyłem. I to właśnie w takim miejscu, żeby ich nie zgubić. No ale genialne to miejsce znalazłem. Tylko zapomniałem. Tutaj miałem wrażenie, że wczoraj sikorki przylatują, ale być może to było moje mylne wrażenie. Jakiś ptaszek tu zaglądał. Więc zobaczymy. Cześć przy czwarteczku. Witajcie, drodzy widzowie. Podążamy do Kurnika. Bo dzisiaj, według wszelkich znaków na niebie i ziemi, jest to 29 luty. A co za tym idzie? Jest to 29 dzień, od kiedy indyczka siedzi na jajkach. Do tej pory nie sprawdzałem. Dałem jej spokój, niech sobie tam siedzi grzecznie. Ale dzisiaj już czas zobaczyć, czy coś z tego jest. Czy będzie kupa śmiechu po prostu. Kupa śmiechu, nie śmiechu. To tak sobie tylko powiedziałem. Dobrze, zapraszam. No dobrze, maleńka, pokaż, co tam masz. Muszę się tu jakoś wtramolić do ciebie. Przymknę sobie, żebyś mi nie zwiała. Chociaż myślę, że ty nie masz raczej zapędów do ucieczki, a do ochrony. Jest tam coś? Czy mogłabyś się pochwalić? Pokaż. O, kogoś tam słyszę. Jest jeden gagatek, na pewno. No nie sap na mnie. Nie sap. Ja chciałem tylko zobaczyć. O, jak dziubie. O, ty dziadu. Taka ty koleżeńska jesteś? Ile ich tam jest? Dwa, a reszta się kluje. Dobra, to jak tak jest, to ja nie przeszkadzam. Super mamuśka. Dostaniesz ode mnie puchar super mamy. Tak. Nie przeszkadzamy, zmykamy. Jest. Jest dobrze. No, więc jest dobrze na ranczu, ale jest i niedobrze. Macie, jak może być dobrze i niedobrze? No właśnie może być, drodzy widzowie. Dobrze, że się tam klują indyki. Super, cieszy mnie to niezmiernie. Ale to nie zmienia faktu, że ja w dalszym ciągu nie mam tych kluczyków. W dalszym ciągu te cholerne kluczyki gdzieś są zgubione. I powiem wam już teraz, ja już sam nie jestem niczego pewien. I już teraz nie wiadomo w sumie, czy ja je gdzieś położyłem, czy ja sobie może to jakoś wymyśliłem, czy może mój Jasiu się zaopiekował tymi kluczykami, bo też podpytywałem go i niby brał, ale nie potrafi wskazać gdzie, nie potrafi wskazać skąd brał. No i pod tym kątem jest duża lipa. No, duża lipa jest generalnie. Może z was ktoś ma pomysł, jak to zrobić, chociaż bez kluczyków chyba się nie da. Ten immobilizer tam będzie utrudniał. Nie wiem, czy nie będzie mnie czekała wymiana, jak nie znajdę tych kluczy, czy nie będę musiał wymienić, kurczę, wszystkich zamków. Wyobrażacie sobie, jaka masakra? Jaki koszt w ogóle? Masakra. No nic. Zerknijmy do kurczaków, co u nich słychać. Tu wam pokażę małe zmiany. No to widzieli... O kurczę, zaparowała kamera. Tu u góry widzieliście, że dorzucałem, nie? Jajka perlicze. Natomiast tu już tym razem poprześwietlałem bardzo dobrze. I wychodzi na to, że jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 15, 19 jajek. To jest tylko dlatego, że mam datę na nim napisaną. Ono jest puste. Czyste jest. Więc 19 jajek z 32. Z 32, czyli 13 jajek w ogóle nie było zapłodnionych. W ogóle. Czyściuteńkie były. To też jeszcze nie jest pewne, że to wyjdzie, wyjdą te gąski z nich, ale przynajmniej są okupowane, że tak powiem. Okupanto w środku. Coś jest. Chodźmy do maluchów. Co tam u was słychać? Już wody nie ma, no kurde. Godzinę temu dawałem wam wodę. Jeszcze ich znowu nie przeliczyłem.
Powiem szczerze, nie przeliczyłem ich, bo nie zabierałem ich stąd. Jak będę ich stąd zabierał, to ich wtedy przeliczę. Na oko jest około 30, może 40 tych kurczaków. Na oko. Nie jestem pewien dokładnie ile. To wszystko się dowiemy, jak będę ich tam przenosił. A będę ich przenosił, myślę, że bliżej weekendu. Tu jeszcze niech będą dziś i jutro. A bliżej weekendu będziemy ich przenosić już do tamtej miejscówki, żeby sobie tam siedziały, obok indyczki. Jedzonka jeszcze tam minimalnie, ale coś wam zostało. Jak to zjecie, to wam dorzucę. Picie, no coś wam się tam chce pić, ale nie tak jakoś strasznie. Rano, po nocy najlepiej jest, powiem wam. Po nocy jak im daję pić, to prawie się wybiją przy tym poidełku tutaj. Ale nie chcę większego tutaj montować, bo... Bo nie chcę zabierać im miejsca, to raz. A drugi raz nie chcę, żeby też tutaj próbowały przesiadywać na nim ani coś, żeby miały dostęp do wysokości tych lamp. Może tak, nie wiem, czy my rozumiecie, o co chodzi. Ale już nie wiem jakim cudem tą czerwoną lampkę zrzuciły mi na ziemię. No i niestety ta lampka gorąca była i dwa kurczaki uśmierciła. Ale całe szczęście, że ona, wiecie, nie zbiła się i nie zapaliła tutaj, no bo bym dopiero miał Saigon. Więc nie chcę, żeby miały coś wyżej niż te lampki, żeby mogły na to wskakiwać w jakiś sposób. O wilku mowa, no kurde, widzicie jaki dziad? Właśnie o to mi chodzi. Jakby było coś za wysoko, to potem bym mógł próbować na te lampki. Zresztą odsunę to od tych lampek jeszcze bardziej w tą stronę. I żeby tutaj się nie zbliżało. Jednak te lampy, no one są fajne, bo grzeją, ale one są bardzo niebezpieczne, powiem wam, pod kątem takim, że pod nimi jest suchuteńko, no suchutko jak pieprz, po prostu ta trocinka jest sucha. I jakby, kurczę, nie daj Boże, się to zapaliło, to 3 sekundy, myślę, i po wszystkim. Jakbyście byli Jasiem, to gdzie byście klucze schowali? Ja, popatrzcie, ja nawet grabiłem całą tą... całą tą piaskownicę, tutaj gdzie on najwięcej się bawił, to przegrabiłem całą piaskownicę, wszystkie zabawki przeszukałem, czy czasem nie ma tutaj tych kluczyków. No tak jak mówiłem, nie mam pewności, że to on, ale jakieś prawdopodobieństwo istnieje, więc co to jałko jakieś. Czy ona będzie mieć jakieś rójki, czy coś? Chodzi bez przerwy i tak mam mroczy, tak. Może być, że coś w ten deseń. Wczoraj 20 tysięcy kroków zrobiłem, chodząc tutaj po całym tym i szukając tych cholernych kluczyków. No nie wiem, nie wiem jak z tego tematu wybrnąć. Jest to dość... trudny temat dla mnie. I to jest właśnie to, czy ona nawołuje sobie jakiegoś pana? Może mi ktoś podpowiedzieć, bo takie mam wrażenie, że chyba tak. No nic, miejmy nadzieję, że uda się te kluczyki znaleźć. Jak na razie czwarty dzień poszukiwań i bez rezultatu. Powoli mi się trochę opcje kończą, gdzie szukać. I to jest najgorsza opcja, bo już nawet w domu przetrząsnąłem wszystko w poszukiwaniu tych zapasowych kluczyków. I też wszystkie miejsca, które przychodziły mi do głowy. Wszystkie miejsca, które przychodziły mi do głowy, po prostu były puste. No nie wiem, co z tym faktem zrobić. Jest trochę lipa. Trzymajcie kciuki. Jak macie jakąś podpowiedź, gdzie Jaś mógł schować. Chyba Jaś, bo nie wiem. Może ja zgubiłem, nie mam pojęcia. Nie chcę go też oskarżać. Rzućcie w komentarzach podpowiedź, gdzie można takich kluczyków szukać. Może akurat mi coś się nasunie na myśl i coś podobnego gdzieś znajdę. Dziękuję, trzymajcie się i do następnego. Cześć!